Tak pomyśleliśmy, żeby 10 lipca, więc Wigilię urodzin Wojciecha Kęczyńskiego i odwiedzić przede wszystkim to miasto, tą tablicę, to miejsce, gdzie on się urodził, ale także pokłonić się miejscu, gdzie spoczywają jego rodzice, najbliżsi krewni, znajomi, sąsiedzi. Łączy nas i Kętrzyn oczywiście postać Wojciecha Kęczyńskiego. On tu w niedalekiej okolicy przyszedł na świat, mieszkał tutaj, jego rodzice mieszkali. W związku z tym ta wspólna inicjatywa z burmistrzem Kętrzyna, Krzysztofem Hećmanem, upamiętniająca też symboliczną roku stulecia odzyskania niepodległości, jak najbardziej uważam zasługuje na uwagę. Jesteśmy na miejscu cmentarza, dlatego że to, że się nazywa to park, to nie znaczy, że tutaj nie ma pochówków. Ogólnie tutaj są groby, tylko nie są niewidoczne. W latach 70. XX wieku zostały te groby po prostu zrównane z ziemią, natomiast pochówki zostały. Jest to drugi cmentarz giżycki. Pierwszy cmentarz był, czy jest właściwie dalej, ale też bez nagrobków. Jest przy kościele ewangelickim, natomiast tutaj ten cmentarz jest od 1840 roku. Od 1840 roku były pochówki i ten cmentarz był podzielony właściwie na takie dwie główne części. Jedna była część żydowska i druga była to część ewangelicka, katolicka, baptystów też chowano tutaj, więc to był taki cmentarz miejski, nie wyznaniowy, ale cmentarz miejski. Tutaj, gdzie stoimy, jest to, czy właściwie gdzie jest fontanna, to była najstarsza część tego miejsca. Również w głębi jest jeszcze właściwie cmentarz, czyli jest cmentarz zamknięty, w którym są normalnie ustawione groby. Jest czas, żeby właśnie przy tym krzyżu był jakiś skromny kamień z tablicą informacyjną, upamiętniającą tych wszystkich ludzi, wskazującą, że ten dzisiaj piękny park, miejsce życia, było wcześniej także miejscem życia, ale i śmierci wielu mieszkańców tej ziemi, w tym rodziców Wojciecha Kęczyńskiego. No, to, co zawsze wielokrotnie mówię, pamięć i tożsamość, a więc ta konieczność pamiętania i refleksji o naszym czasie minionych, o nas samych współcześnie, tak żebyśmy byli godni pamięci naszych pokoleń, które przyjdą po nas. Jeżeli znajdują się płaszczyzny do współpracy, choćby nawet takie symboliczne, no to myślę, że to jest bardzo pożądane i taki bardzo dobry pierwiastek w tej współpracy samorządowej z sąsiadów, bo my mamy oczywiście i Kętrzyn, i my mamy miasta partnerskie, z którymi jakby współpracujemy na podstawie jakiejś umowy, tak, jakiegoś takiego planu, natomiast z sąsiadami trzeba współpracować na co dzień i to jest jeden z tych pierwiastków takiej współpracy codziennej, które widoczne jest dla naszych mieszkańców, ale my oczywiście też spotykamy się i poza naszymi miastami. Myślę, że i Droga Wojewódzka 592, wspólna inicjatywa, jeżeli chodzi o poparcie remontu tej drogi, trasy łączącej Kęczyn z Giżyckiem, no i inne podobne przedsięwzięcia, które są nas łączą, jak chociażby ta, to są takie wymierne, takie widoczne, a tu taka symboliczna, choć symboliczna, ale też ważna.